Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich, którzy zebrali się na pikniku. Kochani, jesteśmy tutaj dzisiaj z Wami, właściwie trochę wirtualnie. Ja się nazywam Marta Kuśmirek, jestem ze szkoły tańca Baila Conmigo i mam ogromną przyjemność zatańczyć dzisiaj z Wami, więc zapraszam serdecznie do wspólnej zabawy. Zaczniemy powoli, a potem będziemy przyspieszać. Zasada jest bardzo prosta. Robicie dokładnie to, co ja. Czyli jak ja robię kroczek w swoje prawo, to wy robicie kroczek w swoje lewo. Jak ja pokazuję, ja będę pokazywała na przykład dwa tam, to wtedy wiadomo, że dwa tam, to dwa, dobra? Jesteśmy nad morzem i mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi do tego, żeby się poruszać i potańczyć? No dobrze, to... Zapraszam, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Znajdujemy sobie miejsce, tak żeby każdy miał dużo miejsca. Weźcie rączki do boku, spróbujcie znaleźć sobie dużo, dużo przestrzeni i bawcie się dobrze. Uwaga! Będziemy robić po jednym kroczu. Na razie jesteśmy morzem. Señoras y señores, capitán Andrés. Ciencio. ¡Uvaga! Soy yo el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte desde aquel día en que te vi. Soy yo el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, mata. Baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y te nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve, se busca. Baile conmigo, solo conmigo. Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve, se busca. Baile conmigo, solo conmigo. Hey. Y así nos vamos enamorando. Y tu cuerpo me va seduciendo. Que el día la repito otra vez. Pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando. Y tu cuerpo me va seduciendo. Que el día la repito otra vez. Pa' bailar contigo otra vez. Ella se deja sentir dentro del club. Hey, y repítame la canción. Todos la quieren, pero es conmigo. Que seguirá bailando hasta que salga el sol. Desde que la vi se metió en mi cabeza. Está buscando que la quiere, que me deje llevar por la marea. Le está gustando y no quiere que lo sepa. Pero tu mirada no me engaña y tu cintura me tiene al borde de la locura. DJ, repítalo otra vez que con esta canción la encontré. Hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve, se busque. Baile conmigo, solo conmigo. Enamorando y tu cuerpo me va seduciendo, que el día la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando y tu cuerpo me va seduciendo, que el día la repito otra vez, va a bailar contigo otra vez. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueve, se luzca, baile conmigo, solo conmigo. Hey, hey DJ, póngale la música que le gusta. Una para que se mueve, se luzca. Baile conmigo, solo conmigo. Hey. Uniendo fuerza. Potencias musicales. Ciencio. El capitán Yandel. Nueva generación. ¡Maga!
rozgrzaliście się, mam nadzieję, że tak. Więc teraz troszkę przyspieszymy. Będziemy chodzić przód i tył. Gotowi? Jeszcze jedna pioseneczka w tym secie, a potem chwilka przerwy na to, żebyście napili się wody. Dacie radę? A kto zna ten numer? Rączka do góry. Dobrze. I teraz będziemy jak wąże. Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Digo, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo.
despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Firme las paredes de tu laberinto. ¡Abro! Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Ya que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Wielkie brawa dla was, super! Ściskam, pozdrawiam, cześć! Dzień dobry, jestem pielęgniarką synologiczną Centrum Chorób Piersi Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Na co dzień zajmuję się wspieraniem pacjentów, którzy są w trakcie diagnostyki i leczenia raka piersi. Rak piersi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet w Polsce. Dlatego tak ważna jest jego profilaktyka. W dniu dzisiejszym opowiem Wam o podstawach profilaktyki raka piersi, jaką jest samobadanie piersi. Samobadanie piersi jest niezwykle łatwe. Każdy z Was może je wykonać w domu, w komfortowych dla siebie warunkach. Każda kobieta powinna wiedzieć, jak wykonać samobadanie piersi i wykonywać je regularnie raz w miesiącu. Samobadanie piersi jest niezwykle ważne, ponieważ wykonywane regularnie pozwala wykryć nawet najmniejsze zmiany w wyglądzie, w kształcie czy strukturze piersi. Kobiety miesiączkujące powinny wykonywać samobadanie piersi kilka dni po miesiącu. Panie w okresie okołomenopauzalnym powinny wykonywać badanie raz w miesiącu w ustalonym przez siebie dniu, na przykład w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Badanie piersi możemy podzielić na trzy etapy. Oglądanie, badanie palpacyjne, czyli badanie dotykiem na stojąco i badanie palpacyjne, czyli badanie dotykiem w pozycji leżącej. Przejdźmy do badania. Badanie rozpocznij od oglądania. Stań wygodnie przed lustrem. Rozpocznij oglądanie z rękoma na biodrach. Następnie powtórz oglądanie w pozycji z rękoma uniesionymi za głową. Podczas oglądania Twoją uwagę powinny zwrócić zmiana kształtu piersi, przebarwienia skóry, uwypuklenia lub wciągnięcie skóry piersi, zmiany kształtu brodawki, na przykład jej wciągnięcie, zmiana kształtu otoczki wokół brodawki, a także niegojące się wysypki czy obrzucenia. Przed rozpoczęciem badania rękę po stronie badanej piersi ułóż za głową. Drugą ręką rozpocznij badanie. Pamiętaj, aby badaniem objąć całą pierś. Badanie rozpocznij od zewnętrznej części piersi na górze. Badanie wykonujemy trzema środkowymi palcami
korzystając z opuszków palców, nie z czubków. Nie w ten sposób, ale w ten sposób. Powinnaś także dociskać skórę piersi, tak żeby wyczuć ewentualnie znajdujące się pod palcami zmiany. Powoli, wykonując okrężne ruchy, przesuwaj palce wokół piersi tak długo, aż zbadasz całą pierś. Przesuwając się dookoła, centralnie, aż do brodawki. Kiedy dojdziesz do brodawki, zbadaj także brodawkę. Należy ją ścisnąć i sprawdzić, czy nie ma z niej wycieku. Każdy wyciek z brodawki powinnaś skonsultować z lekarzem. Gdy skończysz badanie piersi, pamiętaj sprawdzić także okolice pach. Sprawdź, czy nie ma tam powiększonych węzłów chłonnych. Po przeprowadzeniu badania w pozycji stojącej, przejdź do badania w pozycji leżącej i powtórz dokładnie wszystkie etapy. Pierwsze samo badanie piersi z pewnością zajmie Ci najwięcej czasu, ale nie zniechęcaj się. Z czasem, kiedy będziesz wykonywała badanie regularnie, rozpoznasz, co jest dla Ciebie normą, a co nie i z łatwością wykryjesz niepokojące zmiany. Jeśli podczas badania znajdziesz niepokojącą zmianę, zgłoś się do poradni chorób piersi Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Poradnia Centrum Chorób Piersi nie wymaga skierowania. Możesz się do niej zarejestrować telefonicznie lub mailowo. Poradnia działa 4 dni w tygodniu w dogodnych godzinach popołudniowych. Podczas pierwszej wizyty w Centrum Chorób Piersi lekarz przeprowadzi z Tobą wywiad, ponownie zbada Twoje piersi i w razie konieczności zleci badania kontrolne. USG, mamografię lub rezonans piersi. Jeżeli w przeszłości miałaś wykonywane badania piersi, koniecznie przynieś wyniki tych badań ze sobą na wizytę. Z wynikami badań koniecznie zgłoś się ponownie do poradni chorób piersi UCK, gdzie lekarz zadecyduje o dalszym postępowaniu.
sobie nogę trochę złamał. Czyli mały miś ma złamaną rączkę, a on ma złamaną nóżkę. Nie, dobra. W płuckach nic nie ma. To teraz sprawdzimy brzuszek. Trzeba zrobić rentgen, sprawdzić, czy faktycznie to jest złamanie, czy jakieś zwichnięcie. Możesz mi naciśniesz? Dobra, można wyciągać. Tata miś. Tata miś, tak. O, sprawdźmy. Widzisz jakieś złamanie? To chyba ma zwichniętą tą nóżkę, co? A zamiast złamaną. Założysz bandaż? Mamy ci. No i ci dalej. Zawiążemy? Dobra, przytrzymasz bandkiem. Bardzo dzielnie zmujesz tak mieć. Gotowy. Cześć, ja jestem Karol i pokażę Wam dzisiaj, jak przygotować szybkie i zdrowe przekąski. Zanim przejdziemy do gotowania, opowiem Wam o indeksie glikemicznym oraz jego wpływie na nasze zdrowie właśnie w tych przekąskach. W dużym uproszczeniu, indeks glikemiczny wpływa na stężenie cukru, a dokładniej glukozy w naszej krwi po spożyciu danego produktu. Na osi X ukazującej zmiany w czasie zaznaczyłem dwa punkty P oznaczające posiłek lub przekąskę. Produkty spożywcze o wysokim indeksie glikemicznym powodują nagły i wysoki wzrost stężenia glukozy we krwi oraz gwałtowny jego spadek. Jeśli nasze kolejne posiłki będą bazować na produktach o wysokim indeksie, sytuacja będzie się powtarzać. Jednak kiedy zamienimy te produkty na niski indeks, wzrost poziomu glukozy we krwi będzie łagodniejszy, a jego spadek nie tak drastyczny. Szereg badań oraz metaanaliz, czyli przeglądów tych badań, często odrzucających tę z wadliwą metodologią, wykazuje, że dieta z produktami o wysokim indeksie glikemicznym oraz częste wahania poziomu glukozy we krwi jest związana z wyższym ryzykiem rozwoju nowotworów, szczególnie jelita grubego oraz raka piersi. Jest związana również z wyższym ryzykiem rozwoju cukrzycy, powoduje glikację białek, czyli procesu, który upośledza funkcję białek, a warto wiedzieć, że białka to nie tylko budulec naszych mięśni, ale białka to również enzymy, czyli upośledza funkcję enzymatyczną, niezbędną w wielu procesach metabolicznych w naszym organizmie. Dojrzałość owoców może wpływać na wartość indeksu glikemicznego. Zielone banany dzięki zawartości błonnika, a dokładniej skrobi opornej, zaliczane są do produktów o niskim indeksie, który wynosi 40. Żółty banan cechuje się wyższą dostępnością korzystnych dla nas antyoksydantów i jest zaliczany do produktów o średnim indeksie wynoszącym 55. Ciemny banan cechuje się najwyższą słodkością, jest najszybciej trawiony, ale również posiada najwyższy indeks wynoszący 72. Owoce są świetnym pomysłem na przekąskę. Chcąc zadbać o indeks glikemiczny, wydawałoby się, że spożycie tak ciemnych bananów jest dla nas niekorzystne. Jednak po połączeniu takiego banana z jogurtem, u mnie jest to dzisiaj jogurt naturalny pitny, oraz orzechami, dzisiaj mam migdały, indeks glikemiczny całego posiłku jest już znacznie niższy. Banan o wysokim indeksie glikemicznym, zjedzony razem z jogurtem oraz orzechami, których indeks jest znacznie niższy, spowoduje, że cała taka przekąska znacznie łagodniej podniesie poziom cukru we krwi. Jak widzieliście, zamiast jedzenia samego owocu, u nas był to akurat banan, korzystniejszy dla naszego organizmu może okazać się połączenie go z nabiałem. Ja wykorzystałem do tego jogurt naturalny, ale równie dobrze może być to kefir czy twarożek.
Dodatkowo przekąska taka zawiera źródło pełnowartościowego białka w postaci białek mleka właśnie z jogurtu oraz źródło zdrowych tłuszczy, a dokładniej kwasów jedno- oraz wielonienasyconych pochodzących właśnie z orzechów. Myślę, że jest to świetna przekąska dla osób zabieganych, które nie mają czasu na wcześniejsze przygotowanie posiłku, a składniki potrzebne do jej przygotowania dostaniecie z pewnością w każdym sklepie. Co więcej, badania pokazują, że jeśli w pierwszej kolejności w naszym posiłku lub przekąsce zjemy produkt o niskim indeksie glikemicznym, czyli przykładowo jogurt albo orzechy, a dopiero później produkt o wysokim indeksie, czyli banana, wzrost poziomu glukozy we krwi może być nieco łagodniejszy, jednak warto pamiętać, że wartości te mogą być inne u mnie, u mojej sąsiadki albo u Was. Pokażę Wam teraz kilka przepisów na bardzo szybkie i zdrowe przekąski. Pasta z awokado może być świetnym urozmaiceniem naszej diety oraz zastąpieniem masła na kanapki, który niestety bogaty jest w nasycone kwasy tłuszczowe. Szereg badań wykazuje, że zastąpienie właśnie tych kwasów nasyconych, występujących m.in. w maśle, na kwasy jedno- i wielonienasycone, występujące w awokado oraz we wcześniej wspomnianych orzechach, wiąże się z obniżeniem cholesterolu LDL, czyli potocznie nazywanego cholesterolu właśnie tego złego, a tym samym zmniejszeniem ryzyka chorób układu krążenia, a warto wiedzieć, że choroby układu krążenia są pierwszą przyczyną zgonów na świecie.
Mam nadzieję, że w tym krótkim filmie udało mi się Wam pokazać, że zdrowe odżywianie, na przykładzie przekąsek, może być proste, nie wymagać dużo czasu i skomplikowanych przepisów. Uważam, że kanapki są świetnym pomysłem na przekąskę. Są smaczne, proste, szybkie w przygotowaniu i mogą być naprawdę zdrowe. Co warto pamiętać, to żeby do przekąski starać się włączyć warzywa i owoce. Dzięki, że ze mną byliście. Do zobaczenia.